Przy dźwiękach muzyki We Are The Champions Karolinę Olszewską, zwyciężczynię programu You Can Dance Nowa Generacja, przywitali dyrekcja, nauczyciele, uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Dębicy. Na podwórku przed budynkiem szkoły koleżanki i koledzy zgotowali jej ogromne brawa. Karolina, nieco zakłopotana tym gorącym przyjęciem, nie wiedziała, że ma iść środkiem szpaleru utworzonego przez dzieci i młodzież i też chciała się ustawić w szeregu. Karolinko, czy spodziewałaś się, przychodząc tu do szkoły po swoim wielkim sukcesie, takiego powitania? W ogóle się nie spodziewam. Wchodzę, myślę, normalnie idę na lekcje. No tutaj widzę jakiś korytarz na boisku. A czego ty nie przeszłaś środkiem tego korytarza? No bo nie wiedziałam, czy to, co to jest, czy to dla mnie. Nie spodziewałam, nikt mnie nie poinformował, to bokiem obejdę. Ustawię się też do rzędu, nikt mi nie powiedział, że coś jest. Gratulacje dla Karoliny i wartościowe prezenty przekazała Dorota Pieńkoś, dyrektor szkoły, która była bardzo dumna ze swojej uczennicy. Wzruszona dziewczynka została wyściskana przez koleżanki i kolegów z klasy, a dalsza część uroczystości powitalnych odbyła się już w specjalnie przystrojonej klasopracowni, gdzie był tort i dalsze gratulacje. Karolina w rozmowie z nami powiedziała, co było najtrudniejsze w programie You Can Dance, który wygrała. Co tydzień, no ale jak już się nie odpadło, to co tydzień przygotowywanie tej solówki nowej. To było jeszcze mega trudne. Dla Karoliny program nie był łatwy ze względu na to, że przez małą ilość SMS-ów czterokrotnie była zagrożona odpadnięciem i musiała stawać do solówek. To, że program miał brutalną formułę i co tydzień jedna dziewczynka i jeden chłopiec musieli go opuścić, zauważa także Dorota Pieńkoś, dyrektor szkoły i nauczyciel z wieloletnim stażem. Nie było przykro patrzeć na łzy dzieci, na to, że one wkładają tyle wysiłków to wszystko, a potem z powodu tego, że ktoś nie zagłosował, odpadają. No. Chociaż niektóre naprawdę nie zasłużyły na to, żeby odpaść w tak wczesnych etapach. No ale no, taką ma formułę ten program, my na to nic nie poradzimy. Ale no, tak jak z perspektywy człowieka dorosłego, mającego do czynienia całe życie praktycznie z dziećmi, to no, mnie się to nie podoba również. 12-letnia tancerka z Dębicy, wychowanka Akademii Tańca Soul Dance, była najlepsza. Mimo małej liczby SMS-ów nie poddawała się i pokazała wszystkim, jak bardzo utalentowaną jest tancerką. Ujęła zarówno jurorów, którzy mówili, że jest objawieniem tego programu, jak i widzów z całej Polski. Na finałowy występ Karoliny przyjechała rodzina, trenerzy, uczniowie Akademii Tańca Soul Dance, władze miasta Dębicy i dyrektor szkoły podstawowej nr 2, której Karolina jest uczennicą. No atmosfera była niesamowita. Myśmy wszyscy cały czas się zastanawiali, czy na pewno się uda, czy tych głosów wystarczy. Tam nikt nie mówi, kto ile miał głosów i w ogóle ani w czasie trwania programu, ani na końcu, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy wygrała ilością jakąś tam minimalną, czy bardzo dużą. Ale też no, nikt nie wiedział, jak to będzie, więc to był stres na pewno. Stres dla Karoliny, stres dla mamy, dla nas też, ale jak słyszeliśmy wreszcie, że to jednak Karolina wygrywa, to na naprawdę była euforia straszna, nie tylko obozu Karoliny, ale także na przykład obok nas siedzieli ludzie z obozu Tymka i krzyczeli tak samo jak my. Przez cały czas trwania programu kibicowały Karolinie koleżanki i koledzy ze szkoły. Ja się ogólnie bardzo cieszę i też wiem, jakby, że sobie na to zapracowała, bo jak ja pamiętam, jak ja z nią chodziłam do przedszkola i ona już wtedy w ogóle zaczynała chodzić na wszystkie jakieś te tańce, akrobatyki i no właśnie od tego czasu no to już każdy wiedział, że ona ma taki no naprawdę talent. Więc właśnie no po prostu jesteśmy wszyscy dumni. No i jestem szczęśliwa, wiadomo. Ale był też taki trochę szok, że jakby Karolina wygrywa, no bo to jednak nie było takie oczywiste. Ale jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Jestem bardzo z niej dumna, życzę jej dalszych sukcesów i żeby jej się dalej powodziło. Oglądasz, wysyłałaś SMS-y? Tak, wysyłałam dużo SMS-ów i oglądałam także ją w każdą niedzielę. Teraz Karolinę czekają kolejne zawody i nadrabianie materiałów w szkole. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali i też rozumieją. Rozumieją, że ja sobie nie wyjeżdżałam odpoczywać, tylko też pracowałam i na spokojnie będę sobie nadrabiała powoli. Nauczyciele po prostu będą z nią pracować indywidualnie, no bo muszą pewne rzeczy nadrobić. Wiadomo, że z pewnymi prostszymi rzeczami sobie poradzi. Wiadomo, że WF to dla niej nie jest problem, no ale siódma klasa rzeczywiście przychodzi fizyka, chemia, wiadomo, że matematyka, biologia, geografia, no to są trudne przedmioty już i
No będzie musiała nadrobić, no nie ukrywamy, że będzie jej pewnie trudno, ale jest naprawdę zdolna, mądra, z tym sobie też poradzi. Jeśli tam sobie poradziła, to tutaj na pewno da radę. Utalentowanej, miłej i skromnej tancerce życzymy kolejnych sukcesów. O Karolinie na pewno jeszcze usłyszymy.